wtorek 16 listopada zamknięty dla ruchu został odcinek ulicy Nawojowskiej od skrzyżowania z ulicą Limanowskiego do skrzyżowania z ulicą Kolejową. Kierujący powinni liczyć się z utrudnieniami i zaplanować objazdy. Zamknięcie fragmentu drogi jest związane z jej przebudową. Szeroko zakrojoną inwestycję będzie realizować przedsiębiorstwo drogowo-mostowe z Dębicy, a remont całej liczącej ponad 3 km ulicy będzie podzielony na etapy. Zaczynamy od ulicy Grodzkiej do cegielni Zawada. To duże zadanie, ponad 3 km, 3 km 200 metrów. Nareszcie ulica Nawojowska, doczekaliśmy się. W ramach przebudowy zaplanowano m.in. remont nawierzchni jezdni oraz chodników. Odnowione zostanie też oświetlenie, przejścia dla pieszych, a wzdłuż całej drogi powstanie ścieżka rowerowa. To oczywiście duży projekt, oczywiście będzie to trwało, ale pełna modernizacja, nie tylko nowa nawierzchnia, ale pełna przebudowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, nowe oświetlenia, bezpieczne przejścia dla pieszych, czyli to, na co Państwo czekacie, zjazdy i skrzyżowania, w każdym połączeniu się z inną ulicą czy z nieruchomością. Przebudowa ulicy Nawojowskiej będzie prowadzona do września 2023 roku. Koszt tego zadania to 26,5 miliona złotych, z czego 12,5 miliona stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 16 listopada ruszył także remont ulicy Starowiejskiej na osiedlu Helena. Tam dla ruchu został zamknięty 200-metrowy odcinek od ronda w kierunku ulicy Klonowej do Placu Zabaw. Całość zadania obejmuje wymianę nawierzchni, zmianę geometrii ulicy, budowę chodników oraz remont parkingu przy cmentarzu. Koszt prac to 1 700 000 zł, z czego 1 000 000 to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.